i cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomnij, że mądry nie śmieje się z klęski. Dzięki ci, Piotr i... Milena. 13 grudnia. Dom Kultury w Kazimierzu Wielkiej. 11 przegląd piosenki Jacka Kaczmarskiego. 15, może 16 wykonawców reprezentujących nie tylko teren Kazimierza Wielkiego. To dokładnie rok temu rozmawialiśmy o poziomie konkursu ubiegłorocznego. Jak wygląda to w tym roku? Uważam, że również jest bardzo wysoki poziom. I też, tak jak i w tamtym roku, pojawiają się mniej znane utwory. Pomijam fakt, że niektórzy nadal z uporem wybierają Mury. Niemniej jednak mają do tego prawo. Każdy wybiera repertuar, który mu najbardziej odpowiada. Ja swoim uczniom pomogłam wybrać repertuar. Oczywiście brałam też pod uwagę ich preferencje, ich sugestie i mam nadzieję, że zdobędą jakieś nagrody w tym roku. Mam swojego faworyta, ale nie powiem, żeby nie psuć wszystkim oczekiwania. Jak że jest to dziewczyna. Tak, znaczy w sensie, że mam swojego faworyta, którego bym obstawiała, to jest to chłopak. Aha. Ale myślę, że wygra dziewczyna, ponieważ no już trochę się nasłuchałam na konkursach i wiem, jaki poziom jest preferowany. Ale zaśpiewała nieźle, nie? Zaśpiewała naprawdę super, moim zdaniem. Jedno z lepszych wykonań, jakie słyszałam. Jest sens zorganizować to po raz 12, 13, 14? Myślę, że tak, bo cały czas młodzież się jednak uczy i jest to dla nich dobra lekcja historii. Poza tym słyszymy co roku utwory, które jednak coś nam dają, a ponadto są to różne interpretacje, różne wykonania. Czy dzieciaki startują pod wpływem nauczycieli, czy też oni są inicjatorami? U mnie, ponieważ mam młodzież licealną, bardzo dużo zależy od uczniów. Jeśli chcą, zgłaszają się, ja im pomagam się przygotować. Nikomu nie narzucam wyboru, ale chętnie im pomagam. Rozmawiam z kim? Z Beatą Niebylicką. Nauczycielem z? Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Wszyscy cię znają, ale wolę zapytać. Ale rzeczywiście, dziękuję. Jesteście siostrami? Tak. Przyjechałyście skąd? Z Nowego Kowyczyna. Śpiewacie razem od dawna? Tak, będzie już jakieś 6 lat. Od urodzenia? Tak. Chodzicie do szkół jakiej? Do zespołu szkół w Nowym Kowyczynie. Ty do której klasy? Do trzeciej gimnazjum. Ona jest ode mnie młodsza o 3 lata. I macie na imię? Ja Kasia. Ja Ola.